spotkania na Zoomie, na Teamsach, żeby były chodzone, a nie siedzone, tak? Można powiedzieć, może niewielu z nas, szczególnie tak jak ja, jeżeli masz po kilka, czasami kilkanaście spotkań dziennie, to jak sprawić, żeby się trochę poruszać? No jak widzisz, moim rozwiązaniem, moją odpowiedzią jest bieżnia. Mam w gabinecie bieżnię. Jak tylko widzę, że jest takie spotkanie, że nie będę musiał siedzieć w Excelu, czy gdzieś tam jakieś udostępniać swojego ekranu, to odpalam bieżnię i tutaj na tablecie, który jest nad bieżnią, mam Teamsy, mam Zooma, mogę działać. Jeszcze jedno rozwiązanie, które stosowałem. Taki prosty, rozwijany system, który jest fotograficznym tłem po prostu, białym. Mam za sobą i wtedy z tej kamerki, z tabletu, po prostu uczestnik spotkania, który ze mną rozmawia, widzi mnie i widzi białe tło, bez tych rozproszeń, bez gabinetu, bez studia, które są tam z tyłu. Także jeżeli szukasz inspiracji, szukasz rozwiązania, to być może ten mój sposób, który już od kwartału tutaj się bardzo dobrze sprawdza, być może dla Ciebie będzie dobrą inspiracją. Udanych wideokonferencji.